Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie maja. Maj był dla mnie naprawdę udanym miesiącem czytelniczo, bo jak na mnie to czytałam bardzo dużo i mam wrażenie, że właściwie zawsze gdzieś tam towarzyszyła mi jakaś książka. Przeczytałam w sumie 9 książek, także no ja wiem, że dla niektórych to jest zastój czytelniczy. Dla mnie to jest akurat naprawdę bardzo, bardzo udany miesiąc. Także te 9 książek Wam tutaj dzisiaj pokażę. Gatunki były najróżniejsze, bo trafił się jakiś tam romans, trafiła się chyba jakaś młodzieżowa taka bardziej historia, jakieś takie biografio, reportaże, tego typu rzeczy, ale też oczywiście fikcja, literatura piękna. No i też jedna, myślę, że perełka tego roku. Także zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o maj, to ten miesiąc rozpoczęłam kończeniem właściwie dwóch książek, które rozpoczęłam w ubiegłym miesiącu, znaczy w poprzednim, czyli w kwietniu. I jedną z takich książek była książka Lato złamanych zasad. I to jest książka, o której już opowiadałam w reading vlogu z wakacji, na których byłam. Także jeżeli jesteście ciekawi szerszej opinii, to oczywiście odsyłam tam. Być może gdzieś teraz tutaj nad moją głową pokazuje się link. To jest historia Meredith, nastolatki, która w wypadku straciła swoją siostrę, z którą była bardzo zżyta, była z nią bardzo blisko. No i od tamtej pory oczywiście nie może się pogodzić z utratą ukochanej osoby. I też zaniechała takiej rodzinnej tradycji wyjeżdżania co roku na wakacje do takiego domku letniskowego wspólnie z przyjaciółmi rodziny. Natomiast właśnie w momencie rozpoczęcia akcji w tej książce postanawia to przełamać, wrócić i odnowić te stare znajomości. Jest też świeżo po zakończeniu takiego swojego długoletniego związku, który trwał chyba 4 lata. No i właśnie świeżo po rozstaniu jedzie do tego domku i tam poznaje zupełnie nową osobę. Nawiązuje, znaczy właściwie nie nawiązuje, tylko odświeża stare znajomości, ale też nawiązuje nowe właśnie z głównym męskim bohaterem. Także jest tutaj też taki dosyć silny wątek romantyczny. Ale ja po tą książkę sięgnęłam głównie dlatego, że ona była reklamowana jako coś dla fanów Taylor Swift. Ja jako fanka raczej się łapię na takie chwyty marketingowe, ale nawet nie dlatego, że bardzo wierzę, że to rzeczywiście będzie coś inspirowanego, tylko po to, żeby po prostu to sprawdzić. No i niestety tutaj te inspiracje są bardzo luźne. To oczywiście był chwyt typowo marketingowy. Jakieś tam rzeczywiście można się doszukać, jeżeli się bardzo, bardzo chce, natomiast no nie ma tego wiele. Poza tym, że jest wspomniane, że główna bohaterka słucha Taylor Swift, to są też jakieś takie drobne inne nawiązania, natomiast nie ma tego aż tyle, żeby uzasadnić jakoś właśnie ten taki nachalny marketing w tym kierunku. No i niestety, poza tym, że był tutaj taki jeden ciekawy wątek takiej rodzinnej gry, to cała ta fabuła była dla mnie dosyć nudna, ale też mało wiarygodny był ten właśnie wątek romantyczny, ponieważ, no tak jak wspomniałam, bohaterka wyszła dopiero co z kilkuletniego związku i w ciągu jednego tygodnia, podczas którego rozgrywa się fabuła, zakochuje się totalnie w kimś zupełnie nowym, dopiero co poznanym. Nie lubię takiego motywu, takiej właśnie szybko rozwijającej się miłości, zdecydowanie wolę ten wątek slow burn, którego tutaj no nie uświadczymy. No i niestety właśnie ta fabuła po prostu też była nudna. Jakoś tak nic mnie tutaj nie przyciągnęło i właściwie gdyby nie ten wątek tej gry, to ciężko byłoby mi tę książkę skończyć, bo no po prostu zupełnie nie byłam zaangażowana, nie za bardzo interesowały mnie losy tych bohaterów. Także niestety no, liczyłam na jakiś taki właśnie przyjemny, letni, wakacyjny romans, jeszcze gdzieś tam z nawiązaniami do Taylor Swift, a dostałam raczej taką mocno przeciętną historię, nudną fabułę, nieciekawych bohaterów, także nie mogę tej książki polecić, ale tak jak mówię, więcej o niej mówiłam właśnie w tym vlogu. Maj w ogóle jakoś tak rozpoczęłam rozczarowaniami, ponieważ dokończyłam też książkę Ten głód, książkę, która jest bardzo, bardzo chwalona i też spodziewałam się po niej dużo dobrego na tej zasadzie, że dużo dobrego słyszałam o języku tej książki, że on jest taki bardzo opisowy, bardzo taki wyrazisty, taki bardzo poetycki wręcz. To jest historia kobiety, która opowiada swoje życie, będąc już w więzieniu. Także my od samego początku wiemy, że ona jest zamknięta w więzieniu, spędzi tam prawdopodobnie resztę swojego życia, a trafiła do tego więzienia za mordowanie i zjadanie swoich kochanków. Także mamy tutaj taki silny wątek kanibalistyczny. Główna bohaterka, czyli Dorothy, była przed właśnie trafieniem do więzienia, była krytyczką kulinarną, ale jednocześnie też właśnie nie tylko potrafiła to jedzenie ocenić, ale też świetnie gotować. No i właśnie w te swoje dania wplatała różne części, różne organy swoich ofiar. Także no, brzmi to przerażająco, ale też w jakimś sensie intrygująco. I ja trochę liczyłam, że rzeczywiście te opisy tych dań, tych potraw będą właśnie takie, no takie jak wszyscy mówią, że są. Dla mnie one takie nie były, w sensie one nie były aż takie opisowe. I miałam wrażenie, że ten język też jest taki bardziej, on próbuje być czymś więcej niż jest. Dla mnie to był taki przerost formy nad treścią. Widać było, że autorka się bardzo starała właśnie na taki piękny, opisowy, poetycki język, ale do mnie to jakoś nie trafiło. Też więcej o tej książce mówiłam chyba w tym samym vlogu. Wydaje mi się, że gdzieś już o tej książce mówiłam. Na pewno w tym vlogu częściowo, ale wtedy jeszcze chyba nie przeczytałam całości tej książki. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś jeszcze mówiłam w innym filmie, ale no niestety nie jestem w stanie sobie w tym momencie przypomnieć. Może w jakimś tagu, który robiłam później. Bardzo możliwe, że był to jakiś ostatni tag, który robiłam na kanale i tam właśnie ta książka się pojawiła. Także też no było to dla mnie niestety rozczarowanie, bo po prostu po tych licznych zachwytach liczyłam na coś więcej.
Kolejna książka to książka Happy Place autorki Emily Henry, którą przeczytałam dlatego, że teraz ostatnio wyszła jej najnowsza książka Funny Story, którą właśnie czytam obecnie. I Happy Place podobało mi się do pewnego momentu, bo to była troszkę inna książka od poprzednich tej autorki, taka bardziej refleksyjna, taka troszkę smutniejsza. Ja lubię takie klimaty, więc to do mnie bardziej trafiło. Tutaj mamy historię takiego domku, w którym grupka przyjaciół spotyka się od lat i to jest właśnie takie ich szczęśliwe miejsce. Ale część tej grupy stanowi Harriet i Wynn. Była to para, wydawałoby się, że bardzo udany związek, natomiast oni kilka chyba tygodni czy miesięcy temu się rozstali i nie zebrali się w sobie na odwagę jeszcze, żeby właśnie pozostałym przyjaciołom powiedzieć o tym, że nie są już razem. Tym bardziej, że zaproszenie do tego miejsca wiąże się ze ślubem drugiej pary przyjaciół, no i oni troszkę patrzą na związek Harriet i Wynna jako na taki wzór do naśladowania. Także oni postanawiają jednak dla dobra tych przyjaciół, którzy biorą niedługo ślub, dalej udawać szczęśliwą parę, udawać, że są ze sobą. Pomysł oczywiście na fabułę absurdalny, natomiast nie czytało się tego źle. Ogólnie było to takie przyjemne, romantyczne czytadło, gdzieś tam właśnie jakieś takie refleksyjne momentami, ale odbiór całości zepsuło mi zakończenie, bo to zakończenie było takie w stylu każdy odnajduje swoją życiową drogę, każdy nagle dowiaduje się, czego chce od życia i wszyscy są szczęśliwi. Także no, było to takie bardzo banalne zakończenie, bardzo proste, bardzo też naiwne, zupełnie nie pasujące do reszty tej fabuły, takie dziecinne trochę mi się wydaje i po prostu nie pasowało mi do całości tej książki i przez to moja ocena całościowa została obniżona, bo tak to być może ta książka zasłużyłaby gdzieś tak na 3-3,5 gwiazdek, a ostatecznie uważam, że to są 2,5 gwiazdki. No właśnie w dużej mierze przez to zakończenie, ale też trzeba wspomnieć, że to jest ten rodzaj bohaterów i ten rodzaj fabuły, gdzie jedna rozmowa wyjaśniłaby absolutnie wszystko i jedna rozmowa sprawiłaby to, że ta fabuła nie miałaby sensu, bo po prostu bohaterowie wyjaśniliby sobie pewne rzeczy, no i doszliby do jakiegoś porozumienia dużo wcześniej. Ale oczywiście wiadomo, że tak być nie mogło, bo po prostu ta książka i ta fabuła inaczej nie miałaby sensu. Także takie czytadło do przeczytania, ale nic specjalnego. Na pewno nie jest to moja ulubiona książka tej autorki. Ja też jakąś jej wielką fanką nie jestem, natomiast czytałam chyba wszystkie, które do tej pory się ukazały i to nie jest zdecydowanie książka, która podobała mi się najbardziej. Przeczytałam też książkę Wściekłe suki. To jest zbiór opowiadań, które przedstawiają historię różnych kobiet w Meksyku i problemów, z jakimi się borykają na co dzień. I zapowiadało się to fantastycznie, ponieważ pierwsze opowiadanie dotyczyło kobiety, która potrzebowała dokonać aborcji i dokonywała ją w taki bardzo domowy sposób. Brała chyba z tego, co pamiętam, jakąś tabletkę i po prostu była sama w domu, sama się gdzieś tam w łazience na podłodze wykrwawiała. I to rzeczywiście było no, niesamowicie przejmujące i też pokazujące problem tego zakazu dostępu do aborcji, który nie eliminuje aborcji samej w sobie, a zagraża tylko i wyłącznie życiu kobiet, które na tą aborcję, jeżeli są zdeterminowane, tak czy inaczej się zdecydują. Natomiast kolejne opowiadania poszły w taką bardzo dziwną stronę, znaczy nie dziwną, bo wszystkie te opowiadania kolejne opowiadały o kobietach, które w jakiś sposób były zaangażowane w mafię narkotykową w Meksyku i o ile jedno, dwa takie opowiadania byłyby ok, o tyle opieranie całej książki na tym samym w pewnym momencie już mnie znużyło, mimo że to jest cieniutka książka i tych opowiadań tam jest zaledwie kilka, to jednak to wszystko krążyło w obrębie tej samej grupy osób. Te opowiadania dotyczą tych samych osób, one się wzajemnie przenikają, czasem wręcz mamy te same historie, tylko z innych perspektyw. Także no, było to dla mnie troszkę za mało różnorodne, oczywiście bardzo ważne i chciałabym dostać taką książkę, ale pełniejszą, może dotykającą również innych problemów niż tylko właśnie tej mafii narkotykowej, ale w ogóle jakichś takich bardziej społecznych. No a niestety fakt, że to poszło tylko i wyłącznie w tę jedną stronę, był dla mnie troszkę po prostu nużący i za mało różnorodny. No i też nie mogę tej książki ocenić jakoś super pozytywnie z tego względu, że po prostu za bardzo skupia się wokół jednego tematu i bardzo dużo rzeczy powtarza, co oczywiście nie zmienia faktu, że te historie nie były przejmujące, bo były. Natomiast to zdecydowanie mogłyby być dużo bardziej różnorodne. Dużo, jak widzicie, czytałam na Legimi w tym miesiącu i kolejną taką książką była biografia Mariny Abramowicz, Pokonać mur. To jest taka biografia, właściwie autobiografia, która jest bardzo, bardzo szeroko też omawiana na BookTubie i w ogóle w tych książkowych social mediach. Wydaje mi się, że jest to jedna z najbardziej popularnych takich właśnie wspomnień, biografii w tej naszej tutaj książkowej przestrzeni internetowej. Bardzo dużo dobrego o niej słyszałam i rzeczywiście jako biografia, jako wspomnienia to jest świetne. Marina Abramowicz miała fascynujące życie i to, co ją spotkało i to, cała ta sztuka performance'u, to jakie ona miała pomysły na tą swoją sztukę i to, czego po drodze doświadczała, jest naprawdę niezwykle, niezwykle ciekawe i myślę, że te rzeczy, które ona przeżyła, starczyłyby na życie co najmniej kilku osób. Natomiast sama ta sztuka, którą ona tutaj prezentuje, sama ta sztuka performance'u jest dla mnie kompletnie niezrozumiała i ja jakby nie rozumiem jej celu, bo niektóre te rzeczy były po prostu okropne. Na przykład takie chyba jedno z jej takich najsłynniejszych przedstawień dotyczyło tego, że ona stanęła nago w jakiejś tam galerii
i rozłożyła obok siebie różne przedmioty i ludzie zwiedzający mogli każdego tego przedmiotu użyć w dowolny sposób na jej ciele, bez absolutnie żadnych konsekwencji prawnych. I przerażające było obserwowanie tego, że ludzie są zdolni absolutnie do wszystkiego, jeżeli tylko nie mają nad sobą widma kary i mają takie, powiedzmy, przyzwolenie na zrobienie tych rzeczy, bo zaczynało się to niewinnie, na przykład gdzieś tam od nakuwania jej ciała jakąś szpilką, czy tego typu rzeczy, ale jednym z tych przedmiotów, które były dostępne, była też broń. I w pewnym momencie jeden człowiek sięgnął po tę broń, dopiero tam reszta ludzi zareagowała, rzeczywiście gdzieś tam się chyba ocknęli z całego tego, nawet nie wiem jak to nazwać, ale po prostu no to było okropne, że ci ludzie, mając przed sobą ciało nagiej kobiety, z którym można zrobić wszystko, rzeczywiście się tych rzeczy dopuszczali. Nie wiem, co musi kierować człowiekiem i chcę wierzyć, że nie wszyscy tacy są, ale też myślę, że tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Ale to było naprawdę przerażające i nie rozumiem, dlaczego Marina Abramović robiła sobie takie rzeczy, bo to nie był jedyny taki kontrowersyjny performance. Właściwie wszystkie te jej przedstawienia były takie bardzo, bardzo kontrowersyjne. Często się w nich wręcz samookaleczała, często po prostu przekraczała jakieś granice. I owszem, to było szokujące, co chyba miało na celu. No ale dla mnie jest to co najmniej dziwne, że ktoś decyduje się na coś takiego w imię sztuki. Także cała ta sztuka jest dla mnie absolutnie niezrozumiała. Natomiast rzeczywiście jako biografia, jako wspomnienia jest to świetna książka i to się bardzo dobrze czyta, bardzo z takim zaangażowaniem, z zainteresowaniem, no bo jednak jest to ciekawe życie, nie można tutaj tego autorce odmówić. Także polecam, jeżeli Was to w jakikolwiek sposób interesuje, bo naprawdę jest to świetna książka. Dwie książki, o których też nagrałam osobny film na kanał, to są dwie książki o Taylor Swift, czyli Taylorverse, Uniwersum Taylor Swift oraz Taylor Swift Podróż przez wszystkie ery. Jedna z nich wydana przez wydawnictwo Znak, druga przez wydawnictwo Mastreet. To są takie książki, wiecie, raczej bardzo proste, nic tutaj takiego skomplikowanego nie ma. Natomiast wyjdzie w Polsce też książka dotycząca Taylor Swift, napisana przez Karolinę Sulej i na tę książkę czekam chyba najbardziej, bo wydaje mi się, że to rzeczywiście może być takie bardzo reporterskie podejście i takie bardzo przedstawiające tę artystkę z różnych perspektyw, jako piosenkarkę, ale też jako bizneswoman, jako w ogóle taki produkt marketingowy, także no myślę, że tamta książka może być dużo poważniejsza. Te są oczywiście takie przyjemne do przeczytania, ta jest szczególnie, wydaje mi się, dla młodszych czytelników i też ma piękne ilustracje w środku. Ta może dla troszkę starszych osób i takich troszkę bardziej siedzących w temacie, bo jednak tutaj są takie rzeczy, które trzeba gdzieś tam doczytać między wierszami. Natomiast no wciąż nie są to jakieś, wiecie, wybitne książki, absolutnie nie można tego traktować w formie biografii, bardziej w formie takich nieoficjalnych właśnie przewodników, jak tutaj jest napisane jako podtytuł tej książki. No myślę, że jest to jednak coś typowo dla fanów i raczej takim osobom z zewnątrz bym nie polecała, chyba że właśnie na przykład tę książkę można sprezentować jako prezent jakiejś nastolatce, która dopiero zaczyna swoją przygodę na przykład z Taylor Swift i chciałaby się dowiedzieć o niej czegoś więcej, bo tutaj rzeczywiście jest tak bardzo przekrojowo opowiedziane o jej karierze. Tutaj troszkę bardziej skupienie się na muzyce i na piosenkach i na analizie niektórych piosenek, także no ewentualnie właśnie jako prezenty dla kogoś, natomiast no nie są to jakieś takie książki, które dorosłego, świadomego czytelnika zadowolą. I ostatnia książka, jeżeli chodzi o podsumowanie maja, to jest absolutna perełka tego roku. To znaczy nie mówię, że absolutna w tym sensie, że to na pewno będzie numer jeden i nic tej książki nie przebije, ale na pewno będzie w topce tego roku. A jest to Korowód Jakuba Małeckiego. Książka, o której też już mówiłam, nie wiem, przy okazji Book Haulu może. Gdzieś w każdym razie o niej wspominałam. To jest najnowsza powieść tego autora i o ile kocham tę książkę całym sercem, to wydanie mnie strasznie denerwuje, bo jest wąskie, zupełnie inne niż inne wydania książek tego autora, więc na półce po prostu nie będzie to do siebie pasowało. Ale oczywiście skupmy się tutaj na treści. To jest książka, która przedstawia jakby trzy linie czasowe, ale te linie się zazębiają. Każda historia jest ważna w kontekście kolejnej, także to nie jest tak, że one są od siebie zupełnie oderwane. No i ta ostatnia część to jest taka część autobiograficzna. Oczywiście nie wiadomo chyba, przynajmniej ja nigdzie nie widziałam takiej informacji, w jakim stopniu jest to książka autobiograficzna. Natomiast to, czego się tutaj dowiadujemy o autorze, o Jakubie Małeckim, tak płakałam na tej książce. Naprawdę przepiękna opowieść, oczywiście napisana z wrażliwością, empatią, taką no, charakterystyczną dla tego autora, ale też po prostu szokująca w pewnych momentach i taka, gdzie naprawdę czujemy, że ten autor się otwiera przed czytelnikiem i pozwala nam się bliżej poznać. I to jest coś przepięknego, naprawdę. Ostatnie rozdziały czytałam kilka razy i no myślę, że będę do tej książki wracać, a szczególnie właśnie do tej ostatniej części, która no absolutnie mnie rozwaliła emocjonalnie. I jeżeli lubicie książki tego autora, to nie wyobrażam sobie, żebyście nie przeczytali tej, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsza książka w jego twórczości. Także bardzo, bardzo gorąco polecam Korowód Jakuba Małeckiego. I ostatnia książka, a właściwie książeczka, którą udało mi się przeczytać w maju, to książka Drobiazgi takie jak te. I to jest książka irlandzkiej pisarki i ona jest bardzo, bardzo mocno osadzona właśnie w irlandzkich realiach.
Tutaj mamy postać głównego bohatera Williama Furlonga, który jest ojcem 5 córek i jest handlarzem węgla i dostarcza ten węgiel pewnego razu do takich zakładów. Ja nie wiem, na ile znacie historię Irlandii, ja nie aż tak dobrze, natomiast wiem, że istniało coś takiego jak pralnie Magdalenek. Wiem po prostu tylko tyle, że to istniało i że zamykano tam wbrew ich woli kobiety, które zaszły w ciążę bez ślubu i one były po prostu tam bardzo źle traktowane. Natomiast nie wiem o tym aż tak dużo i to jest właśnie książka, która porusza ten temat. I wydaje mi się, że dobrze byłoby sobie tę wiedzę uzupełnić w jakimś innym miejscu i ja chyba muszę tak zrobić, bo to jest książka, która tylko delikatnie ten temat porusza. Ona ma 70 stron, więc też no nie jest to rozbudowana fabuła, natomiast no porusza właśnie ten temat pralni Magdalenek i tego, jak tam były traktowane kobiety. I mimo swojej właśnie niewielkiej objętości jest to niesamowicie poruszająca historia, bo też główny bohater, bo jego matka również właśnie zaszła w ciążę bez ślubu i urodziła dziecko bez ślubu. I gdyby nie dobre serce, nazwijmy to gospodyni, u której wtedy pracowała, to również mogłaby trafić do tej pralni Magdalenek, dlatego też dla tego bohatera odkrycie tego, co się tam dzieje i jakieś takie zwrócenie uwagi na ten problem stało się taką rzeczą bardzo osobistą i on to rzeczywiście bardzo mocno odczuwał. I to jest też taka książka, która mówi o tym, że większość ludzi woli zamknąć oczy, jeżeli ten problem ich nie dotyczy. Tutaj też pada takie zdanie właśnie z ust jego żony, że ale przecież nasze córki są w domu, jakby mają co jeść, to nas nie dotyczy, więc zostawmy to w spokoju. Znaczy wiecie, to jest parafraza, oczywiście ona tego dosłownie nie powiedziała, ale generalnie wydźwięk był właśnie taki, że ta sprawa nas nie dotyczy, my mamy córki, ale one są bezpieczne w domu, więc nie zajmujmy się po prostu tym, co nas nie dotyczy, bo jeszcze będziemy mieć z tego jakieś problemy. Bardzo ciekawa rzecz, ale no troszkę za krótka, żeby właśnie wyciągnąć z niej, no wydaje mi się po prostu, że trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego, co się działo rzeczywiście w Irlandii i czym były te pralnie Magdalenek, żeby tę historię poczuć tak na 100%, albo z drugiej strony właśnie to może być taki punkt, który nas zachęci do poczytania więcej na temat tej historii. Także bardzo polecam, chociaż zaznaczam, że jest to krótka historia, emocjonalna, ale jednak no, nie ma w niej dużo fabuły i trzeba dużo gdzieś tam po prostu wyciągnąć samodzielnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o czytelnicze podsumowanie maja. Dajcie koniecznie znać, co Wam udało się przeczytać i czy trafiliście bądź trafiłyście na jakieś perełki w minionym miesiącu. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.